Hała Szpaka to zazwyczaj duże i przestronne mieszkania w dogodnych lokalizacjach. Jego konta na portalach społecznościowych mają po kilkaset tysięcy subskrybentów, a on sam chętnie dzieli się tam ze swoimi fanami relacjami, na których widać, jak mieszka. Jakiś czas temu głośno było o nowym lokum, do którego wprowadził się muzyk. Zobacz szczegóły jego przeprowadzki. Rodzinny dom Michała Szpaka to miejsce, w którym przywiązuje się wielką wagę do muzyki. Zmysł artystyczny towarzyszył mu od samego początku, kiedy wychowywał się w jego rodzinnym mieście, Jaśle. Wrażliwy artysta posiada eklektyczny styl w muzyce, którego odzwierciedleniem stają się bardzo często jego wymyślne stroje. O ile nad strojami Michała Szpaka pracuje cały sztab specjalistów, którzy na miarę szyją kolejne sztuki zasilające jego starą garderobę, to wystrój domowego wnętrza pozostawia swojej intuicji. Michał chętnie dzieli się zdjęciami, zwłaszcza drobnych detali, które nadają całemu wnętrzu wyjątkowego charakteru jego mieszkańca. Dom Michała Szpaka. Jak mieszka? Michał Szpak lubuje się w stylu retro. Nie dziwią zatem stare sprzęty, czy zawieszone na ścianach rysunki i grafiki, które nadają oldschoolowego klimatu. W mieszkaniu rządzi zieleń. Widać, że dom Michała Szpaka obfituje w rośliny. Muzyk sam, w wielu rozmowach i wywiadach przyznaje, że dba o to, aby otaczać się zarówno sztuką, jak i przyrodą. W prawie każdym, prezentowanych przez niego w internecie zdjęciu widać kwiaty. Gdzie mieszka Michał Szpak? Gdy jego kariera zaczęła szybko się rozwijać, przeprowadził się on do stolicy. W Warszawie znajdują się wszystkie główne ośrodki związane z branżą muzyczną, w której aktywnie udziela się Szpak. Michałowi jako zapracowanemu, młodemu człowiekowi zależy z pewnością na tym, żeby uniknąć korków. Warszawa jest niestety znana ze swojej tendencji spowolnionego ruchu w godzinach szczytu. Dlatego właśnie dom Michała Szpaka znajduje się w ścisłym centrum miasta. Poprzednie mieszkanie, które zajmował muzyk, znajdowało się przy Placu Zbawiciela. Obecnie celebryta przeprowadził się bliżej Pałacu Kultury i Nauki, na który ma bezpośredni widok z okna. W jego mieszkaniu panuje artystyczny nieład, tak komentują mieszkanie jego znajomi i przyjaciele, którzy są stałymi gośćmi w położonym w centrum miasta mieszkaniu. Dom Michała Szpaka to nie tylko jego oaza spokoju. Muzyk mieszka ze swoimi zwierzętami, między innymi psem, którego pokazuje na swoich social mediach. Martwiące doniesienia: dokładny adres Michała Szpaka od jakiegoś czasu krąży po internecie. Dla osoby publicznej ujawnienie takiej informacji jest szczególnie niebezpieczne. Może być tak, że któryś z jego antyfanów wpadnie na paskudny pomysł, by nękać artystę.
Mamy nadzieję, że wokalista jest przygotowany nie tylko na miłe, ale również na przykre sytuacje i zapewni sobie odpowiednią ochronę.